Radni Platformy Obywatelskiej w Sejmiku Województwa skrytykowali zarząd za pogarszającą się sytuację w podkarpackiej służbie zdrowia. Zarząd stwierdził, że zadłużone szpitale może uratować ich łączenie, a 28 milionów złotych strat może pokryć budżet województwa. Dyrektorzy zadłużonych szpitali muszą przedstawić również plany naprawcze. W mojej opinii działacie na szkodę podkarpackiej służby zdrowia. Bo gdybyście podjęli uchwałę o podziale środków finansowych w kwietniu już, kiedy znaliście te wyniki finansowe wszystkie, te pieniądze moglibyście przekazywać już podkarpackim szpitalom. Sejmik by te pieniądze uchwalił, bo te straty trzeba pokryć. Wy je pokryjecie wcześniej czy później. Ale to, że ich nie pokrywacie do tej pory, powoduje, że ta spirala długów narasta. Na pewno niewykorzystana szansa Platformy i PSL-u, żeby poprawić ten stan w służbie zdrowia, nie tłumaczy również obecnego zarządu, aby przedstawiać te propozycje i próbować egzekwować zmiany w obecnym stanie ustrojowym przy rządach Prawa i Sprawiedliwości. Stąd tutaj żadnej cnoty Platforma nie ma, że coś tam po prostu będzie się upominać, będzie po prostu popierać na komisjach. Dobrze, przyjmujemy to, myślę, jako dobrą monetę. To, z czym mamy do czynienia dzisiaj, wynika z nawarstwienia kwestii i problemów, które się dzieją od lat. Państwo widzieli, że ta krzywa cały czas rosła. To, co my dziś chcemy Państwu przedstawić na kolejnej sesji i odbyć faktycznie profesjonalną sesję, debatę na ten temat z pracą i rzeczywiście komisji, i także przedstawić materiały pełne w tym zakresie, to dlatego to był powód do tego, że przełożyliśmy i prosiliśmy Sejmik o przełożenie tej debaty. Żeby nie było tej jednostronnej, tak dziś tutaj naświetlanej tymi slajdami sytuacji.